Naszym dzisiejszym gościem jest raper, producent, muzyk, wiele jeszcze można by wymieniać, skrzypek, OSTR. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Czy masz czasami wrażenie, że twoje życie to film? Nie. Mieszkam na wsi, gadam ze świniami. Mówisz. Zaczęło to strasznie. Ale tak, no mieszkam na wsi. Nie, no wiesz co, moje życie jest straszną monotonią. W sensie, powiem dlaczego. Ponieważ ludzie, którzy załóżmy dużo nie podróżują i tak dalej. I jakby moja praca polega na dojechaniu z punktu A do punktu B, zagranie koncertu, wbicie się z powrotem w samochód i wrócenie do punktu A. I chodzi o to po prostu, że jeżeli to następuje raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu, to można uznać to jako przygodę, ale jak to się dzieje 4 razy w tygodniu, to w tym momencie wpadasz w taką monotonię, że zapominasz w ogóle, gdzie byłaś 4 dni temu, byłeś 4 dni temu i tak dalej. I to się wszystko zlewa w jedną całość, że tak naprawdę twój świat cały to jest to, co jest za szybą samochodu. Więc... A gadasz ze świniami, masz swoje świnki? Nie, sąsiad ma. Identyfikuję się z nimi bardzo mocno. Poza tym zresztą wyglądam jak one, więc... No to już się uspokój, no. Ale zwierzęta lubisz. Oczywiście, że lubię zwierzęta. Tak kochasz chyba raczej. Bardzo lubię zwierzęta. Miałeś różne zwierzątka? Miałem. A masz teraz jakieś? Mam psa, Krystynę. No, jest to... kundelek, który w niektórych państwach nazywają jako rasę hybryda. To jest maltipu, czyli pomieszanie maltańczyka z pudlem tojem. Dodaje mi męskości bardzo. Ale miałeś swoją ukochaną. Ja tak przepraszam, zaczynamy od zwierzątek. No bo no, miałeś tak zaczął, że miałeś gabę, tak? Nie, gabcie. No prawie. Nie, no miałem cudownego psa. Niestety w tym miejscu, gdzie mieszkam, była seria włamań do domów i ludzie, i najpierw ktoś tam z tej ekipy, która włamywała się do domów, zadziałał bardzo ohydnie i otruł wszystkie psy w okolicy. No i niestety mój pies też został otruty, umarła na moich rękach. Dostała wylewu krwi do mózgu i... Rany, ale to był jakiś wyjątkowy pies. Bardzo wyjątkowy. Ten pies nie miał obroży, nie miał smyczy. Reagował na gesty i nigdy z nim nie byłem na żadnym szkoleniu. To był naprawdę mądry pies. Jeżeli człowiek, jeżeli się zastanawiał ktokolwiek kiedyś nad reinkarnacją, to naprawdę ten pies dawał do myślenia. Bo ja cały czas miałem wrażenie, że w niej jest uwięziony człowiek. Naprawdę, to był pies, który bardzo wiele rzeczy rozumiał. Potrafił przynosić skarpetki, zamykać szufladę, otwierać szufladę, otwierać drzwi, zamykać drzwi. Brudne pranie zanosić. Tak, pralkę obsługiwać. I w ogóle generalnie no, to było najcudowniejsze zwierzę, jakie miałem w swoim życiu. Niestety no, żyła tylko 7 lat. No była cudowna. Powiedziałeś o sobie, że jesteś muzycznym psychopatą. Cały czas jesteś? No jestem muzycznym psychopatą, no. Niestety. Czyli to się nie zmieniło? No nie zmieniło się, no bo moje życie to jest w 90% muzyka, w 10% jedzenie. No dobrze, to kto jest pierwszą taką osobą, którą tak muzycznie obłapiasz swoimi pomysłami wszystkim? Bardzo... Kiedyś to byli absolutnie wszyscy. Ale dzisiaj nikt. Okay. W sensie nauczyłem się tego, że to, że ja chcę komuś coś puścić, to nie znaczy, że ktoś musi koniecznie chcieć tego posłuchać. Poza tym też druga rzecz jest taka, że jak byłem młody, miałem tam 13, 14, 15 lat, chciałem udowodnić całemu światu, chciałem pokazać. Naprawdę byłem zdesperowany, żeby jak najwięcej osób usłyszało tą muzykę. Ja, wiesz co, pochodzę z czasów, w których wydawanie płyt było totalną abstrakcją. My nie mieliśmy na to szans, ponieważ scena hip-hopowa w 1994 roku w Polsce nie istniała. Mhm. Więc nasze jakby oczy, moich przyjaciół, były zwrócone na scenę amerykańską, głównie na Nowy Jork, na płyty takie jak Black Moon, Enter the Stage, czy Wu-Tang Clan, 36 Komnat, już bym coś nie popisywał swoim wspaniałym akcentem angielskim. I ja pamiętam, jak pierwszy raz w ogóle usłyszałem hip-hop, no to była płyta Heavy Day and the Boys, Living Large. I to było coś dla mnie no, niesamowitego, bo jako, że byłem skrzypkiem, strasznie mnie denerwowało, jak ludzie śpiewają. Ponieważ niestety, w ogóle tutaj musimy obalić jedną rzecz, bo często się słyszy, że ja tam jestem z muzyką, bo mi słoń na ucho nadepnął. Nie, nikomu słoń na ucho nie nadepnął. Nie nadepnął tobie. Naprawdę, nie nadepnął. Słuchaj, no to też kwestia polega na tym, że jak się rodzimy, aha, to mamy swoje wszystkie zmysły nastawione idealnie, perfekcyjnie. Po prostu
potem nietrenowanie tych zmysłów polega na tym, że zaczynasz gorzej słyszeć i tak dalej, albo nie słyszysz tego, co powinieneś usłyszeć, albo wydaje ci się, że nie masz słuchu. Rzecz w tym, że jesteśmy zwierzakami, tak jak reszta zwierząt, ale to było mądre. Czyli i, też taki nieużywany zmysł trochę zanika, tak? Że... No nieużywany organ zanika, tak, jest takie stare powiedzenie, ale tutaj chodzi o to, że był kiedyś profesor Franciszek Wesołowski, który dokonał takiego eksperymentu. Ten eksperyment, że tak można powiedzieć, dzisiaj by nie miał prawa, bo by się mnóstwo osób zgłosiło, że to skandal i tak dalej, ale on zamieścił grupę kilkudziesięciu noworodków na sali gimnastycznej, gdzie na suficie tej sali gimnastycznej były rozmieszczone światła, gdzie każde światło było podpisane do dźwięku gamy, czyli było 8 rzędów świateł. I na początku tym dzieciakom grano dźwięk i przypisany do tego dźwięku rząd świateł się zapalał. Więc te dzieci oczywiście z ciekawości patrzyły w to miejsce, gdzie się zapalał ten rząd świateł. Wyobraźcie sobie, że po 20 minutach, czy tam po 10 minutach, musiał być jakiś krótszy czas, oni grali ten dźwięk, światełka się nie zapalały, a dzieci patrzyły w odpowiednie miejsce. W to właściwe miejsce, gdzie spodziewały się, że zapalą się światła. Co dowodzi, że każdy się rodzi ze słuchem absolutnym. Chyba, że ktoś ma po prostu wady wrodzone. A ciebie nigdy nie kusiło, żeby przy tych skrzypcach jakoś wiesz, ja się nie dawałem psychicznie do bycia skrzypcem. To za dużo ćwiczeń, tak? Czy nie. A co? Nie, tu chodzi o to po prostu, że granie na skrzypcach to, broń Boże, nie jest zabawa. To jest naprawdę ciężka charówka, to raz, ale przede wszystkim mierzysz się wykonując, odtwarzając utwory, które skomponował ktoś w 1700, w 1800 i tak dalej, mierzysz się z milionem wykonań tego utworu, które było przed tobą. To raz. Dwa. Jest to duże wyzwanie, żeby wnieść coś do tej muzyki, dać swój pierwiastek, zinterpretować ten utwór. To jest mniej więcej jak z czytaniem wiersza. Wiersz trzeba, żeby brzmiał ciekawie, trzeba go ciekawie zinterpretować. Różnica jest taka, że pod interpretacją wiersza, jak się czyta wiersz, to nie mamy pod każdą linijką, pod każdym wersem napisane piano, forte. Znaczy w sensie nie ma tam napisanej ekspresji, którą masz wyrazić, tylko interpretujesz go według swojego jakby kanonu. W tym przypadku, jeżeli chodzi o muzykę, kompozytor daje ci jakieś wskazówki do interpretacji danego utworu, to, jak ty to wykorzystasz, zależy od ciebie. No i są, wiadomo, w szkole jak jesteś, no to nauczyciele pilnują, żebyś stricte trzymała się interpretacji danego kompozytora. Są rzeczy, które powinno się grać od niechcenia, takie jak Mozart. Są rzeczy, które powinno się grać bardzo jednostajnym dźwiękiem i dostojnie, tak jak Jan Sebastian Bach, czy utwory barokowe. A są rzeczy, w których możesz sobie pofrunąć. To na przykład jest Czajkowski chociażby, albo Beethoven, który jest na skraju klasycyzmu i romantyzmu. I jakby, jak słuchasz sobie, bo to każdy skrzypek, który się uczy, słucha innych wykonań utworu, który akurat ma w swoim programie. Na przykład moim ulubionym utworem przez całe życie był koncert na skrzypce i orkiestrę Czajkowskiego. I mam swoje ulubione wykonania, na przykład Permana czy Zuckermana, które są zupełnie od siebie różne. Zuckerman, który potrafił 47-minutowy utwór zagrać w 42 minuty, narzucając w trzeciej części tego utworu, po prostu w trzeciej części tego koncertu niesamowite tempo. Chodzi o to po prostu, że jeżeli ja kiedykolwiek miałem do czegokolwiek talent, poza w*****em ludzi, przepraszam za brzydkie słowo, to miałem talent do grania na skrzypcach i wiedziałem to, ponieważ wszystko mi przychodziło łatwo. No właśnie, jeżeli... no bo ty wygrywałeś konkursy no od tak, niechcenia, nie, na które jeździłeś. No ja tam jeździłem, bo po prostu, żeby nie zostać w ciry. No, proste i logiczne, to były lata 80. Dziecko się wychowywało dyscypliną. Nie? Tam, wiesz, to była tak zwana radziecka szkoła. No. Wiesz, jak możesz inaczej zmusić sześcioletnie dziecko, czy tam pięcioletnie, czy siedmio, czy trzyletnie do tego, żeby grało 3 godziny dziennie na instrumencie i wytłumaczyć mu, ty, to jest fajne, nie? Twoi koledzy grają w piłkę, ale ty masz skrzypce, nie? Sąsiedzi, bo ono się już nie byli tak bardzo zadowoleni. Słuchajcie, pode mną mieszkał gościu, który kręcił filmy potem przyrodnicze, znaczy był generalnie operatorem kamery, kręcił filmy przyrodnicze i gościu, który pewnie miał robotę przystosowaną do jego profilu psychologicznego, czyli po prostu lubił ciszę, nie? I się chował w krzakach z kamerą, kurde, i wiesz, i Alego, a on wracał do domu, a tam... No bo przecież gościu, kurde, no, nie no, no sąsiad
obok próbował nam fortepian porąbać, no bo pomylił skrzypce z fortepianem, no, z siekierą się rzucał, no masakra, nie? To było zabawne, no. To, to a propos tego życia jak film, troszeczkę. No nie, no, ale wiesz co, sąsiadka z góry, no to do dzisiaj słyszę, że wiesz, że ona umarła przez mój rap, nie? No, a któryś z innych sąsiadów też się nie odzywa, nie, do dzisiaj do ciebie, tak? Nie, no, wiesz co, ja nigdy nie zapomnę, jak, wiesz co, była taka sytuacja, że napadli tego sąsiada z dołu. Ale on mnie nienawidził, naprawdę, nie? I akurat ja wtedy wychodziłem z moim psem, wtedy miałem takiego zajebistego ogara polskiego, którego znalazłem na wysypisku w ogóle śmieci. W ogóle to była dziwna faza, że ktoś wyrzucił takiego rasowego psa. Czy w ogóle psa? Miał ksywkę Sample. No i wychodzę z nim, no i ten pies się rzucił na tych ludzi. Ja się rzuciłem na tych ludzi w ogóle. Oni zaczęli uciekać. Ja zacząłem z nimi, w ogóle nie myśląc o tym, że jestem tylko z psem. Mieliśmy pod domem taki lasek, teraz to się nazywa Park Piastowski. Kiedyś to po prostu był lasek, nie? Nie wiem, kto to nazwał, Park Piastowski. W każdym razie oni wbiegli w te krzaki, było trzech, ja tam jeden z tym psem, wbiegłem za nimi, potem jak się zastanawiałem, na cholerę, ja tam biegnę, przecież zaraz jadę sobie w pierdziel, nie? Więc szybko sam tam odbiegłem. No i wracam się, no i widzę, wróciłem się do tego sąsiada, on tam zakrwawiony, leży na tej klatce, ja pochodzę, wszystko okej, okay, on mówi tak, że sprawa była jasna. Ja cię, o to nie prosiłem. O Jezus! To miło tam na tych bałutach. Wdzięczność, przebaczenie, sprawa ludzka, naprawdę. Nie, tam uwierz mi, on odliczał już dni na kolejny plan w przyrodzie, żeby odpocząć od skrzypka, nie? Nie, no tam było zabawnie, naprawdę. No bo jeszcze do tego, wiesz, jeszcze samo to, że oczywiście, wiesz, ksywka, która przyległa od początku, wiadomo, no, skrzypek, nie? Obojętnie, co ja bym nie zrobił na tym osiedlu, jak bardzo się, wiesz, nie uniósł, że tak można powiedzieć, honorem i tak dalej, zawsze było skrzypek, więc... No ale potem udało ci się przekuć w Snickers. No tak, Snickers, tak. Jak się pojawiły pierwsze ziołolecznictwo, lecznictwo na osiedlu, to tak, to było potem Snickers, no bo mieli ze mnie bekę, że po prostu jem Snickersa na 250 sposobów, no. Słuchaj, gdyby się go dało, wiesz, wypchać farszem, to też bym go pewnie wypchał farszem, nie? No, ale prawda jest taka, że... O Jezus, mam świetne przepisy na płatki śniadaniowe ze Snickersem stopionym. Mam świetny patent na to, jak wyjąć wszystkie orzeszki ze Snickersa. Nie, jadłem go we wszystkich, jakby, wiesz, też, no ja wam mówiłem już o mikrofali, to już w książce napisałem, więc wszyscy wiedzieli, tak, że jest mikrofali, już wszyscy tak wiedzą, że Snickers z mikrofali. Jeżeli ktoś nie próbował, polecam. Można w piekarniku też, ale... Jest też zajebisty Snickers, jak go weźmiesz do zamrażarki i potem go zetrzesz na tarce, nie? To Jezus Maria. Tego nie robiłam. No a jak po Snickersie? Kiedy pierwszy raz się pojawił Ostry? OSTR? Wiesz co, Ostry się pojawił od nazwiska i od tego, że byliśmy na jakiejś tam awanturze i się tam... Po prostu ktoś rzucił od niechcenia i na dobre został Ostry. No. Czyli bez związku jeszcze z rapem, z muzyką? Nie, bez związku z rapem. No to wiesz co, no jestem z tego pokolenia, które nie wybierało sobie ksywek do rapowania, to tylko prawda. Wiesz, no... Czemu ja zawsze byłam Szulin? Po prostu Szulin. Ja też nigdy nie miałam fantastycznego przezwiska od nazwiska, więc... Pewnie u nas na osiedlu była jakaś Kora czy coś. Kora ładne by było. Takie, wiesz, tak. Bardzo, no, jedna z moich ulubionych wokalistek w historii. Też. No. Niesamowita kobieta. Ostrowska też z domu. Znaczy ona potem zmieniła, bo ona była, znaczy była oddana do domu dziecka, ale tak, jej tak, ojciec tak, miał nazwisko tak. Ostrowski. No. Szkoda, że to nie moja ciocia. Ale wydaje mi się, że nasze zwierzęta by się polubiły, zwłaszcza Gapa. No. Z Ramoną. Tak. O, powiem ci, że też na nią parę paczek przyszło. Mogło tak być. To była dobra historia. Ale to mówisz, że jesteś analogowy, że to takie dorastanie, lata 90. Później ten lata 2000, kiedy już w końcu można było te płyty wydawać, co wydawało ci się totalnie nieosiągalne. To znaczy, no tak, ale wiesz co, tu nawet nie chodziło, że nie można było tych płyt wydać, no przecież istniały wytwórnie. Tylko jak tu rapową płytę wydać? Rzecz w tym, że gdyby nie Leroy, to nikt z nas nie wydałby płyty. Mhm. Leroy wszedł w tym smutnym, jak... dobra, już nie będę cytować, chłopaki nie płaczą, ale Leroy wszedł cały na biało i sprzedał 500 000 płyt. Wiecie, czym się kierowały wytwórnie w tamtych czasach? To nie, z czym się dzisiaj kierują wytwórnie? To jest no mercy, to jest po prostu, no albo dajesz dochody, albo wypad, nie? No tak. Co prawda dzisiaj, wiesz, ja wszystkim młodym artystom zalecam, żeby raczej próbowali robić wszystko na własną rękę od początku, ponieważ... Mimo, że ty cały czas jesteś właściwie w tej samej tak, wytwórni to jest kwestia lojalności, przyjaźni, a nie kwestia tego, co mi się opłaca bardziej, no. A, no widzisz, to też jest bardzo ważne, to co mówisz, dlatego że takich przypadków jak ty, nie wiem, czy... Jest ich wiele, tak naprawdę. Słuchaj. Pierwszą płytę wydać tej samej wytwórni przez 20 kilka lat nie siedzieć. Nigdy nie chodzi w i wiesz, i być w takich relacjach. Nie, ale też wiesz co,
też musimy się zastanowić, po co to robimy, nie? Wielu raperów twojego pokolenia, nazwijmy to, trochę potem przekuło jednak tę pasję w biznes. I to absolutnie nie jest nic złego, to jest naturalna droga rozwoju na pewno dla wielu osób. Ty mówisz, że twoja tak do końca nie była, ale to jest tak, że nigdy nie myślałeś o tym, żeby... Nie, ja jestem muzykiem, ja nie jestem biznesmenem. Czyli nie myślałeś o tym? Nie znam się na tym, jak się na czymś nie znam, to się za to nie biorę. No. Czyli to po prostu sobie siedzisz bezpiecznie w jednej wytwórni i wszystko robią... sobie siedzę bezpiecznie w studio i realizuję jakby... że tak można powiedzieć, konsekwencje mojego wykształcenia. Konsekwencje twojego wykształcenia, ale też i dziecięce pasje trochę. Znaczy nie, głównie pasje. No, to jest tylko 100% pasji. Szczerze, gdybym ja nie zarabiał z tego, też bym to robił, no. Bo jak nie zarabiałem, też to robiłem. Czyli ty masz po prostu bardzo dużo szczęście, że masz... Mam szczęście. Że jesteś konsekwentny, że masz talent. Nie, mam szczęście, że ludzie uwierzyli w tą muzykę i dali mi możliwość życia takiego, jakie nigdy bym sobie nie wymarzył. No dobrze, no ale gdybyś był kiepski, no to byś tutaj nie był. To wszystko, co osiągnąłem, zawdzięczam ludziom. Trochę sobie ujmujesz. Nie, nie ujmuję, nie ujmuję. Naprawdę. Ale tak ujmujesz sobie. Nie, słuchajcie. Ujmujesz sobie. Tak. Nie, posłuchajcie. Zapraszamy na kozetkę. Bycie skrzypkiem to jest coś, co jest wyzwaniem, jest bardzo trudne, ale też jest prawie niemożliwym, żeby być wirtuozem w tej dziedzinie. Po prostu tutaj wyraźnie musi być lepszym od reszty. Mhm. Muzyka rozrywkowa jest taką muzyką jak kolory. Nie przekonasz kogoś, że pomarańczowy jest ładniejszy od zielonego, a zielony jest lepszy od niebieskiego, a niebieski to w ogóle rozwala czerwone, a czerwony to w ogóle różowy to tego, a różowy to w ogóle z białym to nie ma podjazdu. Tak? Nie ma takiego, nie ma czegoś takiego jak gust muzyczny, bo ludzie mają mnóstwo gustów muzycznych, ale przede wszystkim ludzie też mają, ulegają marketingowi. I dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, gdzie muzyka jest ewidentnie produktem, w którym musisz zainwestować pieniądze, żeby go sprzedać. Ale dzisiaj to nie mówimy tylko o muzyce. Dzisiaj mówimy o tym, jaką mamy fryzurę, jakie mamy tatuaże na twarzy, jakie mamy tatuaże na rękach, jak wyglądamy sami. Jak cali wyglądamy. Słuchajcie, ja w latach 90. słyszałem takie podstawowe stwierdzenie. Pozer. Jak ktoś był pozerem, czyli nie był sobą, był od razu dyskredytowany z grupy i był na peryferiach. Towarzyskich peryferiach, nie dość hip-hopowych peryferiach, bo wszystko, co my mieliśmy do zaoferowania, to był nasza charyzma, nasz talent, nasze zdolności, nasze teksty i my sami. Dzisiaj to, co się oferuje, to jest świat, który się kreuje wokół swojej osoby, to który prawda. Można sprzedać ludziom, który zachęci ich do tego, żeby zwrócili na ciebie uwagę, co w efekcie daje możliwość sprzedania swojego artykułu. Teraz to ja, teraz ludzie krzyczą lub mnie, nie moją muzykę, lub mnie. Ja chcę, żebyś mnie polubił, chcę być dla ciebie fajny, chcę być zajebisty. Patrz, jestem zajebisty, mam to, mam tamto, ubieram się w takie rzeczy, nie inne. Odwracamy tak naprawdę uwagę odbiorcy od tego, co tak naprawdę w tym momencie jest dla mnie najważniejsze. No dobrze, ale to czyli od muzyki. Ale to dalej odpowiedziałeś na to pytanie, tak, że talent, ja praca, pasja. Tak, ale ja miałem szczęście, że wychowałem się w tych czasach, w których odbiorca był bardzo wybredny, ponieważ nie miał możliwości za darmo sprawdzenia muzyki na YouTubie i jak już przeznaczał pieniądze na płytę, która wtedy kosztowała 25 zł, 30 zł, a mama moja zarabiała 1600, więc była znacznym udziałem w budżecie domowym, to było jakby danie szacunku. Czyli masz świadomość tego, że w dalszym ciągu tak, odpowiadasz ale mi na pytanie. Chodziło wyłącznie jakby... o muzykę, ponieważ ludzie nie wiedzieli, jak my wyglądamy. Widzieli tylko to, co jest na okładce, no co jest napisane we wkładce. Jeszcze raz. Do tego potrzebny był talent. On cały czas potwierdza moją tezę, tylko się broni, że jej nie potwierdza. Tak, oczywiście, ale tak, oczywiście, to jest jakby ten, ale to nie jest tak, że tych utalentowanych ludzi było mało, bo w tamtych czasach, w latach 90. była masa utalentowanych ludzi. Tylko my byliśmy z dala od mediów, bo media kompletnie w nas nie wierzyły. Uważały z nas za chuliganów, za element społeczny, za patologię i tak dalej. Dlatego nie byliśmy dopuszczani do tego mainstreamu, tak? Czyli tego głównego nurtu. I my wyrośliśmy nagle na wielki biznes, który się stał, z którego ci młodzi w tym momencie naprawdę czerpią zyski, tak? Bo my nie byliśmy tym pokoleniem, które jakby ze swoich sukcesów czerpało największe jakby finansowe zasoby, jakby to brało z tego jakby tą nagrodę materialną, tylko my byliśmy pokoleniem, które przetarło drogę. Tak, my otworzyliśmy drogę, w którą teraz wskoczyli młodzi i młodzi, kiedy już jest zainteresowanie mediów, wszystkie i tak dalej, wchodzą elegancko. Ich kariery są dużo krótsze, trwają po 2-3 lata, ale to też jest związane z tym, że
oni są bardziej jakby idą w stronę produktu. Mhm. Czyli jakby oni sprzedają całego siebie. Przez, może nie siebie jako siebie, tylko ten wizerunek, który kreują na internecie, oni go sprzedają. I ten wizerunek, załóżmy, jest ciekawy, dopóty się nie pojawi coś ciekawszego. Mhm. Rozumiecie? Tak samo ich fani krótka żywotność rosną. Produktu. Tak, to jest jakby, ja teraz się zacząłem zastanawiać, że jakby dotarło to do mnie ostatnio, jak mieliśmy takie dyskusje z moimi przyjaciółmi z Holandii, że w tym momencie muzyka ma swój termin ważności. Mhm. Kiedyś tego terminu nie było. Dlaczego? Bo dzisiaj ludzie się nie utożsamiają z muzyką. Na przykład w Polsce bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieciaków, i też widzę to po swoich dzieciach, słucha muzyki dla beki. Po prostu, żeby się z niej pośmiać, że coś jest kontrowersyjne, śmieszne i tak dalej. My jesteśmy tym zainteresowani. Ale no, to nie są rzeczy, z którymi się możesz utożsamiać, bo jeżeli, załóżmy, się znajduje jakaś dziewczyna, która zaczyna rapować bardzo, załóżmy, nie wiem, że zrobi to z jakimś mężczyzną na dachu, no to wiadomo, że nie chciał, znaczy chcę w to wierzyć, że nie utożsamia z nią się każda dziewczynka w wieku, załóżmy, 18 lat w Polsce, tak? Czy tam 15, czy 14, tak? Wierzę, że to jest bardziej dla beki, że łaha, ha, ha, hi, 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 ha, 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 pojawi się następne coś śmiesznego i wtedy idziemy na następną osobę. Załóżmy, nie wiem, załóżmy, że pojawia się osoba, która, załóżmy, jest cała wytatuowana i tak dalej, to się dzieje pierwszy raz. Ona wzbudza zainteresowanie. Jest w jakiś sposób kontrowersyjna, kolorowa. To jest jakby cała ta... Czy mówisz po prostu o całej takiej erze przebodźcowania, że szukamy bodźców i że muzyka po prostu jest takim bodźcem, który po prostu nas atakuje i... Nie da się ukryć, że trendami rządzą ludzie młodzi. Czyli w większości, jeżeli chodzi o trendy muzyczne, wydaje mi się, że to raczej są nastolatki o tym rządzą, co jest modne i co nie. Bo jeżeli spojrzymy na nasze dzieciństwo, to też my rządziliśmy, co jest modne, a co nie. Tak? I w sensie mówię nie o sobie jako muzyku, tylko mówię o sobie jako nastolatku i o was jako nastolatkach. No ale ta tożsamość muzyczna wtedy była strasznie ważna. Były subkultury, trzeba było przynależeć. Tak, byli depesze, byli metale, oczywiście. Byli ci, co słuchali rejwów. I pierwszym pytaniem było, czego słuchasz. Tak, to było bardzo jak ważne. Jak nie wymienisz wszystkich płyt ze zespołu z koszulki, to dostajesz w twarz. Tak, ale wiecie, tak o co było, chodzi? No. My się utożsamialiśmy z wykonawcą. Mhm. My się bardzo utożsamialiśmy z tekstem, słuchaliśmy rzeczy, które śpiewały, rzeczy, które dotyczyły naszego życia. Jeżeli wokalista, raper, wokalistka śpiewała o naszym życiu, że to było nasze, nie? I to obojętnie, czy to był kawałek, że idziemy na imprezę, czy to był kawałek o tym, że jest nam źle, czy kawałek o tym, że jest nam dobrze, czy po prostu kawałek o tym, że jaramy zioło, no. To po prostu utożsamialiśmy się. Jakbyśmy mieliśmy taki jakby zupełnie inny... Ta muzyka była bardzo ważnym elementem naszego życia. No, ona nas kształtowała bardzo. Tak, a ja mam wrażenie, wiesz co, że my ulegamy takiej RMF-femizacji. Czyli radio puszcza muzykę dla nikogo. Taka, która nie będzie ci przeszkadzała w wykonywaniu codziennych czynności. Jesteś w robocie, niech se leci, coś miłego dla ucha, wpadnie, wypadnie, elegancko i tak dalej. Tak samo jak disco polo jest i muzyka biesiadna jest ewidentnie idealna na wesela, tak? Przychodzisz, raz, słuchaj, nikt tego nie słucha, a każdy zna na pamięć. Ja to mówię, to jest disco polo, tak? Nigdy w życiu nie przesłuchałem Oczy Zielone Całe, a znam refren na pamięć. Nie wiem skąd, nie wiem jak. Nie wiem, jak to się każdy stało. Zna. Jak to coś tam stało, nie wiem. Są to na pamięć. No dobra, mam nadzieję, że to pytanie nie będzie za bardzo inwazyjne w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Ale ty masz w domu przecież nastolatka, skończyło, ile się nie mylę, wczoraj 15 lat, dokładnie. To nie przynosi ci jakichś rewelacji? Czy macie zasadę... Coś, jakieś życzenia może? Nie. Wszystkiego najlepszego, słuchaj. W rozwoju, spełnienia marzeń. Całujemy bardzo serdecznie. Jeszcze 5 lat, jeszcze 5 lat. Nie no, wiesz co? Mój syn jest zajebistym gościem. I mój syn jest moim najlepszym przyjacielem. Mój syn jest też moim oknem na świat, jeżeli chodzi o wiedzę. Ponieważ on chodzi do szkoły, a ja nie. Ale wiesz co, obaj jakby moi synowie są zajebistymi gośćmi. To po prostu są takie kozaki, po prostu tak, jak ich wychowała moja małżonka. No, po prostu są genialni. Janek słucha rapu, słucha hip-hopu, ale on jest bardzo mocno w tej kulturze. I z tego w ogóle... Moje podejście do nich było takie, że ja nie narzucałem im tego, co mają słuchać. W ogóle dla mnie najważniejsze było to, żeby oni byli tabulą razem, żeby po prostu oni słuchali tego, co kochają. I to jest niesamowite, że no to musiało przejść po prostu w genach, że mój syn, załóżmy, jeżeli chodzi o dobór jego artystów ze Stanów, bo słucha głównie amerykańskiego rapu i tym się pasjonuje, no jest niesamowity. To, co on mi puści,
to mówię, kurde, zajebiste, co to jest, nie? I... Czyli on ci puszcza też tak, tak że ciebie inspiruje. Uczy. A czy on ma takie właśnie akcje, jak ty miałeś, jak byłeś młodszy, że dobra, to posłuchaj tego, tak. I tak sobie robicie takie sesyjki we dwóch? Tak, tak, w samochodzie zwłaszcza. Jak jeździmy na treningi, na mecze razem, no to jestem na bieżąco ze wszystkim, nie? Też wiesz, staram się zrozumieć, bo wiadomo, on jest już tym pokoleniem, które jest bardzo mocno nie telewizyjne, tylko YouTube'owe, więc jego jakby głównym źródłem wiedzy takiej ogólnej są różne podcasty YouTube'owe, ale też ma swoich ulubionych YouTuberów, których ogląda. I to jest śmieszne, bo na przykład niektórych YouTuberów nie lubiłem, zanim on mi ich nie przedstawił i też miałem, wiesz co, jak typowy boomer na początku miałem, że mówię, nie no, YouTuber, nie no, to nie można tego nazwać pracą i tak dalej, ale on zmienił mój pogląd na tą sytuację, bo te jakby, zwróćcie uwagę na przykład na Freeza, nie? Mhm. Ten gościu, żeby stworzyć swój content, musi włożyć w to olbrzymią pracę. Zasuwa jak. I zapierdziela na tym po prostu, to jest telewizja, tak? No tak, to jest, i to dobrze budżetowana telewizja, tak? To jest tak, jakbyś zobaczyła program na BBC, nie? Okej, ja tutaj nie mówię, czy ja mi się podoba, załóżmy, nie wiem, to, jaki on jest, czy tego i tak dalej. Nie, doceniam samą pracę, bo ja nie jestem od oceniania, czy to jest fajne i tak dalej, bo wiadomo, że to nie jest moja bajka, bo ja nie oglądam takich rzeczy. Nie oglądałem MTV Cribs, więc też nie oglądałem Domu Ekipy, ani też, ale wiem, co to jest, dzieci mi to przedstawiły i potrafię docenić to, że wiesz, jest tam sztab ludzi, który na to pracuje, on na to pracuje, osiąga sukces. Są youtuberzy, którzy załóżmy są czysto związani z gamingiem, nie? No i są tacy, którzy po prostu mają tak fajną puentę, że naprawdę widać, że są inteligentne typy i załóżmy, nie wiem, nadrabiają to, czego nie mają, jeżeli chodzi o portfel, nadrabiają charyzmą. I po prostu, wiesz, oglądasz ich, załóżmy, nie wiem, no i masz bekę po prostu cały czas, nie? To głównie tam, wiesz, Isho Speed i tak dalej, całe Ohio i beka z Ohio. No, moje dzieciaki to uwielbiają, nie? Po prostu zobacz na to, nie? I... No nie, no po prostu, wiesz, to są rzeczy, wiesz, no ja staram się przede wszystkim, ja nie chcę być ich ojcem, ja chcę być ich przyjacielem. Bo ojca dostajesz z urzędu, no. I co? No kochają ciebie, bo jesteś ich ojcem. Czasami pewnie jesteś trzecim bratem, nie? Nie, no, bardziej jestem trzecim bratem. Słuchaj, kochać nie znaczy lubić. Rozumiesz? Bo ilu z nas kocha swoich rodziców, a nie wie, czy ich lubi? Bo ma z nimi takie i takie inne przeboje. Ja jestem zawsze za nim. Jeżeli ma spięcie z jakąkolwiek nauczycielką czy nauczycielem, ja jestem za nim. Bo to jest mój syn. I nie jest tak, jak u mnie było w domu, nie? Że nauczyciel zawsze miał rację, tak? I ty musiałeś coś przeskrobać. Nie. Nawet jeżeli coś przeskrobałeś i się mylisz, mylimy się razem. A później za was wszystkich idzie się tłumaczyć twoja żona pewnie. Nie. I robić porządek. Nie, no wiesz, to jest tak wiesz, że wiesz, to już wiesz. Słuchaj, moją podstawową misją jako ojca jest to, żeby oni rozumieli jedną podstawową rzecz. Podstawową misją jest to, żeby rozumieli podstawową rzecz. Moje słownictwo jest bardzo bogate, ale oni muszą zrozumieć, że wszystko, co teraz, naprawdę będzie miało znaczenie, kiedy będą dorośli. Inteligencja bez wiedzy jest niczym, tak samo jak wiedza bez inteligencji. Po prostu jedno i drugie musi ze sobą współgrać. Więc jeżeli mój syn zadaje mi pytanie, dlaczego ma chodzić na, załóżmy, przedmioty, które go nie interesują, typu historia, bo on jest bardziej matematyczny, jak tam historia, język polski i tak dalej, to ja mówię, chłopie, po to, żebyś miał czym się wtrącić do rozmowy, jeżeli przyjdzie taka okazja za 20 lat i wiedza o tym, jaki był na przykład Gierek, uratuje ci dupę, no. Po to masz to wiedzieć. Albo po to chodzisz na język polski, żebyś umiał o tej matematyce powiedzieć, przekazać pięknie i żebyś nie był tylko wyłącznie nerdem, który siedzi i po prostu cyferki, no dobra, ekonomista, tylko potrafił też to sprzedać, w sensie sprzedać tą wiedzę innym, żebyś potrafił się nią podzielić i podyskutować, no. No to pytanie właśnie, czy czytał twoją książkę, starszy syn? Bo tam jest bardzo dużo historii związanych właśnie z twoimi przebojami szkolnymi, czy na przykład czasami służyło to jako argument do tego, żeby on czegoś nie chciał zrobić, nie? Tak, czy właśnie uczy się na błędach? Nie, no słuchaj, on daje argumenty z płyt, z książek, to wiesz, to dziecko jak nie chce czegoś zrobić, no to użyje każdego argumentu, a ponieważ jest mądrzejszy ode mnie, no to... No co ja ci mogę powiedzieć, no ma 15 lat i wiem, że on jest inteligentniejszy, nie potrafię go przegadać, no. Ale nawet nie chcę. A to jest właśnie... fajne uczucie? Tak, no pewnie, tak, duma wyżej. Jak cholera. A to tak się zastanawiam, czy to nie jest takie pokoleniowe też, że mówisz, że chcesz być dla nich przyjacielem, że mu jednak... Ale przepraszam, że ci przerwę. Co? Proszę. Bo nie mogę nie wspomnieć o młodszym. Młodszy też jest ode mnie inteligentniejszy, nie? Więc to jest już przerażające, nie? Jeżeli młody mnie potrafi zagiąć tak, że ja nie wiem, co powiedzieć, to jest...
Wrócę do mojego pytania. No, przepraszam cię. Nie no, że mówisz, że chcesz być przyjacielem, że my wyrastaliśmy jednak w takich zazwyczaj dosyć konserwatywnych domach, gdzie nie było takiej relacji z rodzicami. Nie. I raczej każdy mówił, że tak nie chciał dorosnąć i być tacy jak rodzice, nie? Tylko gdzieś taka pielęgnacja w sobie tego dziecka i to, że dzisiaj chyba trochę inaczej funkcjonujemy. Tak jak patrzę na znajomych z dzieciakami, że zupełnie te relacje się zmieniły na właśnie bardziej, bardziej kumpelskie. Ale myślę, że i tak jest mało takich relacji, wiesz? Mało. Znaczy, myślę, że w tym świecie, gdzie tak wszystko pędzi... Ja uważam, że jest inny problem, jeżeli chodzi o nasze czasy. W tym momencie my chcemy zapewnić dziecku wszystko, żeby świetną edukację przede wszystkim. I same wiecie, jak mieszkacie w Warszawie, ile dobra edukacja dziecka kosztuje. Więc ci rodzice naprawdę zapierdzielają na tą edukację. Bo... No to jest gorsze niż w naszych czasach, bo w naszych czasach były dobre szkoły, które nie kosztowały. Tak, tak. Po prostu, wiesz, do dzisiaj są dobre licea, które nie kosztują, tylko po prostu dostać się do nich jest ciężko. I też dziecko musi mieć ten cel i rozumieć ten cel. A to jest bardzo ciężkie. Na przykład ja jestem z mojego starszego syna bardzo dumny, bo on rozumie swój cel. On w przyszłym roku idzie do pierwszej klasy liceum. Ja nie muszę na przykład do mojego syna przychodzić i powiedzieć, ucz się. Mhm. Okej, ja mu mogę powiedzieć to, żeby kiedy chcę, żeby on się uczył w tym czasie, kiedy ja mam ochotę, żeby się uczył, tak? Ale to nie jest tak, że on na przykład nie zdaje sobie sprawy, nie ma poczucia obowiązku, tylko wiesz, to jest śmiechawa, bo ja pracuję z reguły w nocy i jest godzina druga, robię muzykę i słyszę, że coś się tam kotuje przez ścianę, bo on ma, ja mam studio przesiane z jego pokojem, wchodzę do niego do pokoju i widzę, że on się uczy. Ja mówię, dlaczego się tego uczysz? On mówi, kurczę, no bo wiesz co, już miałem odpuścić na jutro, ale ja nie mogę tego odpuścić, ja muszę się tego nauczyć, nie? I to jest fajne, że ja mu nie muszę mówić, z czego on ma sprawdzian i tak dalej. On to wszystko wie sam, nie? I on sam pilnuje tego, sam jakby sprawdza sobie na Librusie, co jest grane i wiesz, no. Czyli nie będzie w takiej sytuacji jak... Nie, nie będzie. On jest naprawdę, wiesz co, to jest chłopak, który ma, wiesz, wysoką średnią w szkole. Zresztą w ogóle super. Jego klasa ma średnią powyżej 4-6, nie? To jest jak na klasę całą, to jest w ogóle, wiesz... Wow. Ja nie mam dzieci, ty też nie masz i to my się zawsze śmiejemy, że jesteśmy najlepszym materiałem do rozmowy o dzieciach, ale... Na księdza byście się nadawały. Już to ostatnio usłyszałeś. Zastanawiałyśmy się nad tym, tak, tak, ale myślę sobie, że to jakby, jak patrzysz na swoje dzieci, jak dorastają, jakie mają podejście, jak opowiadasz teraz o swoich synach, filtrując to przez wszystkie swoje doświadczenia, dokonania i to, co ty robiłeś i jaki miałeś mentalny stan w jakimś tam czasie i tak dalej i jakie miałeś przygody w szkole, to myślę sobie, że serce musi ci bardzo jednak rosnąć. Nie no tak, ale... Niesamowite wiesz, to też. Nie no, to jest super. Ale wiesz co, ja oddałbym wszystko. Naprawdę, mógłbym, kurczę, wiesz co, chodzić z wózkiem, z makulaturą i żebrać z kubkiem po kawie odrobne, byle tylko wiedzieć, że oni wyrosną na dobrych ludzi. Naprawdę, oddałbym wszystko. To jest priceless. Nie wiem, nic mi takiego szczęścia nie da, jak patrzenie na ich sukcesy, jak też patrzenie na to, co potrafią s***ć. No po prostu nic mi takiej radości nie daje. I to nie to, że ja się cieszę o jest. Nie, to nie chodzi o to. Ja widzę, jak oni wyciągają konsekwencje ze swoich błędów. Na razie to są małe błędy, bo są też młodymi ludźmi. Więc wiesz, jakby jak jesteś na początku swojej drogi, te błędy są błahe. Ale wiesz, podoba mi się, że oni biorą za to odpowiedzialność i starają się wyciągać naukę z tych błędów i je poprawiać, naprawiać. Wiesz, to jest niesamowite. I to jest takie, wiesz, naprawdę napawa dumą, bo wiesz, ja... Wiesz, dużo osób na koncertach zwłaszcza się pyta, a jak tam Janek rapuje i tak dalej. Nie, ja nie chcę, żeby on rapował. Niech on robi to, co on chce. Ja nie chcę, żeby on miał brzemię, że jego stary to robił, tak? I że on musi też być dobry, bo jeżeli jego stary dla tych, co... Inaczej, jeżeli dla tych ludzi, dla których jestem dobrym muzykiem, raperem i tak dalej, to oni automatycznie narzucają presję, że mój syn też musi być w tym tak, dobry. To prawda. Mhm. A to jest najważniejsze, żeby on odnalazł siebie w swoim zawodzie, nie? On bardziej się, wiesz, on biochemia, medycyna, matematyka, to są jakby rewiry, w których on się porusza i to jest fajne. Przyszłość, jak, dobrze. Tak, no nie no, wiesz, już powiedziałem, że wiesz, staremu przeszczep włosów zrobisz, nie? Ten, na klacie. Ale chodzi o to po prostu, że wiesz, że to jest fajne, że on ma... On ma takie, wiesz, zdroworozsądkowe podejście, nie? To też nie jest gościu, który jest wykukany, jeden i drugi. To jest też zajebiste, że... I słuchajcie, inaczej. W swoim życiu dostałem dwa najwspanialsze komplementy. I one w ogóle nie dotyczyły ani muzyki, ani mnie. Kompletnie, znaczy w jakimś tam małym pierwiastku dotyczyły mnie. Jak Janek był w drugiej klasie, jego wychowawczyni pani Jola poprosiła mnie kiedyś, żebym został, jak po niego przyjechałem po szkole. Myślałem, że coś odwalił.
bo już takie rzeczy były w przedszkolu, że potrafi odwalić. I pani powiedziała do mnie tak, chciałem panu pogratulować, bo wasz syn jest jedynym dzieckiem w klasie, które uważa swoich rodziców za bohaterów. O Jezus, jakie to jest wzruszające. Znaczy, wiesz co, jest i przerażające, i wzruszające. Bo przerażające, że inne dzieci tak nie mają, a wzruszające z tego względu, że każdy chce być bohaterem dla swojego dziecka, ale nikt nie wie, jakbym to robił celowo, żeby być dla niego bohaterem, nigdy prawdopodobnie bym tego nie osiągnął. Więc ja się w ogóle na tym nie zastanawiam, czy ja będę dla niego bohaterem. Ale jeżeli nim jestem, zwłaszcza mając tak mało odpowiedzialną pracę, jaką mam, i pracę, która jest, wiesz, związana z wieloma rzeczami, które nie są dla dzieci, bo mówię tutaj o alkoholu, używkach i generalnie przekazie, który ta muzyka niesie, a dzieciaki uwielbiają taki przekaz z drugiej strony, bo wszystko, co złe, jest bardzo kuszące i tego, to ja wam powiem, że to było niesamowite, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że ci nauczyciele znają moją muzykę w jakiś sposób i słyszeli, że płuco to mi nie wyparowało ze względów nurkowania czy chodzenia po Himalajach, tylko kurde, no po prostu był jakiś powód tego płuca. Drapowanie na scenie, trzymajmy się tego. No tak. Ale wiesz, i słuchajcie, ta sytuacja się powtórzyła z moim młodszym dzieckiem. Też jakby zostałem poproszony i też pani Agnieszka, wychowawczyni mojego młodszego syna, powiedziała dokładnie też, że ona nie wie, jak my to robimy, ale naprawdę, no, nasze dziecko jest super wychowane i że no, ma swoich rodziców za bohaterów. I mi się wydaje, że to jest jakby, wiecie, no to jest, nie wiem, no to jest nie, nic mi cudowniejszego w życiu nie spotkało. Ja ci powiem, co to jest. To jest jedno z twoich pewnie największych osiągnięć życiowych. I to jest ten sukces, taki sukces. Zdecydowanie. Wiesz, rodzinno-osobisty. Znaczy, inaczej, to jest osiągnięcie, które jest w trakcie. Czyli no jesteśmy tak, w fazie osiągania. Ale to wiesz, to osiągnięcie to... Jeżeli oni, wiesz, wylatując z domu... Wiesz co, ja ci powiem tak. Zawsze... A przez wiek kształtowania jeszcze, jeżeli słowo, generalnie... To jest taki wiek, kiedy kształtujesz Słuchaj, te dzieci. Ja prawdopodobnie, biorąc pod uwagę mój styl życia i zdrową sylwetkę, prawdopodobnie będę wegetować na starość jako warzywo. Mam nadzieję, że wychowam ich na tyle, że któryś z nich do mnie przyjdzie i zmieni pampersa, nie? I będzie dobrze, nie? To wtedy będę wiedzieć, że na pewno ich zajebiście wychowałem, nie? I wtedy życie zatoczy koło. Od tego, jak ja zmieniam pampersy, po... Nie no, chodzi o to po prostu, że wiadomo, że każdy... Sukcesem rodziców jest to, kiedy dzieci wychodzą na ludzi, ale przede wszystkim są wrażliwe, mają serce, ale też nie dają się krzywdzić. Rozumiecie? No, to jest wiele oksymoronów, bo bycie wrażliwym, nie dać się krzywdzić, to jest taki bardzo duży współczesny oksymoron. Ale to wiesz też, bo... Tego wszystkiego, takiej pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa też nabywasz w domu, a dzisiaj wiele dzieci pochodzi z rozbitych domów po prostu i to jest tak, to jest ale czymś wiesz co, ja uważam, że to nie ma, że rozbicie domu nie ma wpływu. Wpływ ma czas, który spędza rodzic z dzieckiem. Ja tutaj nie dokończyłem myśli wcześniej a propos tego, ile w tym momencie musimy pracować, żeby, załóżmy, moi rówieśnicy pracują po to, żeby dać lepszą przyszłość swoim dzieciom i to jest coś za coś, bo oni, ja widzę, jak oni wracają zmęczeni do domu i te dzieci są trochę puszczone samopas. Oni się nie znają. Oni się znają z relacji ojciec, matka, syn, córka, no tak, ale nie znają się z relacji... Nasze pokolenie stworzyło kulturę Tak, ale i też sytuacja, w jakiej jesteśmy. No nie żyjemy, załóżmy, w kraju ustatkowanym materialnie, tylko żyjemy w kraju, który zmusza nas jednak do takiego, a nie innego, wiesz. Chodzi o to, żeby przynieść dwie średnie krajowe do domu, które w tym momencie ewentualnie starczą nam na życie, ale z tego musimy uzbierać też na twoje studia. Studia dzisiaj kosztują coraz więcej i dochodzimy do takiej sytuacji też coraz więcej dzieci. Załóżmy, jeżeli okaże się, że moje dziecko jest mega zdolne w danym kierunku i ten kierunek najlepiej będzie dla niego, będzie dla jego umiejętności najlepiej będzie, jeżeli będzie je dalej, wiecie, zgłębiał w Anglii, czy w Niemczech, czy w jakimkolwiek innym kraju, gdzie będzie najlepsza uczelnia, która będzie też go chciała przyjąć, ale też będzie trzeba za nią zapłacić. Mnie jako ojca chciałbym, żeby mnie było na to stać. No tak. A tu chodzi o to, że jak ja się zastanawiam, czy mnie na to stać, załóżmy osoba, która jest może sytuowana ponad jakby średnią, ale nie jakoś turbo zamożną, to jak ma klasa średnia, której prawie w ogóle w Polsce nie ma i która jest do tyrana, co... No, umówmy się, ja w rozumieniu europejskim jestem klasą średnią. Mimo tego, że mam taki zawód, który jest na piedestale, ale tak, ja jestem klasą średnią. I jeżeli ta klasa średnia jest do tyrana, cały czas i jest rostwo, tak jakby nastrój jest taki, żeby dotyrać tych, co zarabiają okej, żeby po prostu nic nie mieli, aby i podzielmy społeczeństwo na tych.
biednych i bogatych. Ja lubię słuchać sobie twoich tekstów i też jakby układają się w jakiś pamiętnik. Ale poczekaj, tutaj dojdę. Jeszcze. A ty nie masz jakiegoś takiego problemu? O co chodzi z Jan Kleosią? Czemu ty ją tak ciśniesz? Nie cisnę, bo ja tam ani Kiza nie cisnę, ani też Jan Kleosi. Po prostu jest to zabieg socjologiczny, który powoduje, że jak się pojawia ksywka w Polsce, to od razu wszyscy mówią, nie, on ciśnie, on ciśnie, on ciśnie. Tam nie ma pocisku. Ale prima aprilisowy żart też sobie zrobiłeś. No bo generalnie, jest to, no bo wiesz co, ja usłyszałem, że jestem 42-letnim z gradem, z dwójką dzieci, którego jakby percepcja muzyczna zatrzymała się na PZ-cie. No to mówię, dobra, no to... Poszerzyłeś horyzonty na czas prima aprilis. Poszerzyłem horyzonty na czas prima aprilis. Ja to łyknęłam na początku. Myślałam sobie... Nie, że spojrzałam, no, patrzę, dobra, żart, kiedy słuchaj, to było, a pierwszy, nie, słuchajcie, dobra. Dziewczyny, podstawowa rzecz jest taka, nie? Nie mam nic ani do Kizo, ani do Enkleosi. Kizo poznałem, lubię. Uważam, że Patryk jest w porządku i w ogóle tego, ale umówmy się. Rozmawialiśmy przed chwilą o muzyce popularnej. Mhm. To jest muzyka popularna, tak? Więc ja jako przedstawiciel hip-hopu, nie mówię, czy to, wiesz, jeżeli oni uważają, że to jest hip-hop, to też może być hip-hop, to nie ma znaczenia, tylko ja patrzę z punktu widzenia hip-hopu jako kultury. To jest to coś, z czym my się utożsamialiśmy, co połączyło, co powodowało, żebyśmy grupą w latach 90. sama powiedziałaś, że były że subkultury. Tak, to była subkultura i dalej ja żyję w tej subkulturze. Więc z punktu widzenia hip-hopowego ja uważam, że muzyka zatoczyła koło. Czyli od undergroundu doszliśmy na szczyt, przeobraziliśmy, część artystów przeobraziła się w pop, a hip-hop zatoczył koło i wrócił do undergroundu. Czyli ten hip-hop, z którym chcesz się utożsamiać, z którym, którego chcesz posłuchać po to, żeby znaleźć tam wartości liryczne i tak dalej, on jest w podziemiu. On nie jest wynoszony, nie ma super wyników, liczb, załóżmy na YouTubie, czy na Spotify, czy tam na Apple Music, tak? On jakby wrócił do tego. Dlaczego? Ponieważ takie są w tym momencie trendy. I taka jest moda. No, po prostu coś jest modne jednego roku, drugiego nie jest. On powoli wraca. Coraz więcej tych zespołów, które jakby mają, jakby gdzie jest nie ma przerości formy nad treścią, tylko jest jakby ta treść idzie za formą, coraz bardziej przebijają się do mainstreamu. Ale jednak mimo wszystko jest bardzo niewiele artystów mainstreamowych, którzy mają coś do powiedzenia, mają fajną warstwę tekstową i mają też fajną muzykę. Większość jakby tej muzyki, która jest w mainstreamie, ma ci nie przeszkadzać, ma ci wpadać w ucho i ma się powtarzać po prostu bezwiednie, ma ci krążyć po głowie, bo na tym to polega, no. No dobrze, ale to też jest taka trudna dyskusja, mainstream, nie mainstream i tak dalej, że zatoczyło koło i w podziemiu i tak dalej. A gdzie robisz koncert 120 minut? Znaczy tak, no ale ja nie mówiłem, że jestem w podziemiu. Ja nie mówię o sobie, ja mówię o subkulturze, której jestem częścią. Okej. Tak, ale prawda jest taka, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zrobić sobie, jak na przykład Dawid Podsiadło, trasy po halach. Ja mogę zrobić taki koncert jeden w roku. Okej. To jeśli rozumiesz? O tym mówisz, to okej, to się zgodzę. I jest to wyjątkowe wydarzenie i staramy się jakby to wydarzenie... To jest jakby hołd dla ludzi, którzy się wychowali w tamtych czasach. I dla hołd młodych, którzy też chcą poznać tamte czasy, albo też uwielbiają muzykę z tamtych czasów i też śledzą artystów z tamtych czasów teraz. Rzecz w tym, że wiesz, mi nigdy nie zależało na tym, żeby być w mainstreamie. Nie ukrywam, że takie płyty jak Życie po śmierci, czy Tylko dla dorosłych, czy OCB, czy Hollywood i tak dalej, czy Tabasco pierwsze, one mnie tam trochę umieściły, ale umieściły mnie ze względu na liczby, wyniki sprzedażowe, a nie na to, że ja chodziłem wszędzie i promowałem to po prostu całym sobą. Nie, ja nigdy tych płyt nie promowałem. One jakby się, jakby wieść o nich rozeszła się ze względu na to, że ludzie sobie przekazywali to. No dostawałeś też za nie nagrody Fryderyki. To tak, też dostawałem, jest jakiś... tak, tylko widzisz, dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o nagrody typu Fryderyki, to jest, wiesz, nagrody, które są przyznawane od muzyków dla muzyków, więc one tak naprawdę... Nie, no przez wiesz, one za uśmiech je dostajesz, no. Tak naprawdę. Ty prawdziwą nagrodą od fanów, którą dostajesz, od ludzi, którzy słuchają, znaczy ja nie uważam, że ja mam fanów, to są moi przyjaciele, to jest mój boss, to są moi pracodawcy i to są najwspanialsi pracodawcy na świecie i najlepszą nagrodą, jaką od nich dostaję, to są takie rzeczy jak platynowe czy diamentowe płyty. To jest coś, co jest naprawdę wynikiem docenienia i ja chciałbym zauważyć, że ja sobie nie przyznaję platyn ani diamentów za sprzedawanie digitali, ile ludzi odsłuchało tego w internecie. Ja jestem cały czas, idę oldschoolowo,
i może jest to staromodne, ale dla mnie jest fajne, że jeżeli sprzedałem załóżmy tyle i tyle płyt, to dlatego mi się należy po prostu ta nagroda od ludzi, bo ludzie uwierzyli w tą muzykę i wtedy czuję się doceniony i tak dalej. Może to jest trochę staromodne myślenie, bo sam się wychowałem na kulturze sprawdzania płyty, czytania wkładki, kto grał na takim instrumencie, kto skomponował ten numer, kto napisał tekst do tego numeru, czy załóżmy stąd wiedziałem, że na przykład do Dr. Dre, Still Dre, do kawałka tekst napisał Jay-Z. To jak my odbieramy muzykę, jakiej słuchamy, robi się bardzo powierzchowne. W sensie, znaczy, że nie mamy... ja uważam, że my jesteśmy więźniami playlist w dzisiejszych czasach. Czyli wrzucasz sobie jakiś jeden utwór, a potem ci już wchodzą utwory sugerowane. I często nawet nie wiesz, czego słuchasz. Czyli jakby popadliśmy w skrajność. Kolejną rzecz, którą zauważam, jakby będąc muzykiem, zwracam uwagę na ilość trwania utworu. Dzisiaj taki dobry singiel to 2,5 minuty. Mhm. W latach 90. to były 4 minuty, 4,30. W latach 70. to było 5 minut. Jeżeli to był rok alternatywny, to niektóre kawałki miały 8-12 minut. No, czasami nawet 15 się zdarzyło. Czasami miałeś całą stronę, jedną stronę winyla miałeś i czasami był na cały winyl jeden kawałek i było napisane część pierwsza, część druga, bo się nie zmieścił po prostu. Bo wiadomo, no, winyl ma ograniczoną ilość minut zapisu. I to jest niesamowite, że... Ja pamiętam, bo miałem przyjaciela, to jest bardzo taki mój... Ja z nim siedziałem w ławce przez większość mojego życia szkolnego, jeżeli chodzi o podstawówkę. To był Wojtek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jego rodzice za czasów komuny musieli niestety ewakuować się do Japonii. Akurat wybrali Japonię. Po prostu musieli się ewakuować z Polski. I on jako dzieciak pół roku chodził do szkoły w Polsce, pół roku w Japonii. No, wow. Gościu, wiesz, po Japonii, genialny jest gość, nie? I wyobraźcie sobie taką sytuację, że on w roku 99 wrócił z Japonii i przywiózł płytę, gdzie były same 30-sekundowe utwory. I to była muzyka skomponowana tylko wyłącznie do japońskich reklam. I wyobraźcie sobie, że to była kompilacja muzyki z reklam japońskich. I tam była subkultura, czy jakby odbiorca, który był fanem tylko i wyłącznie. I wyobraźcie sobie, że wtedy ludzie chodzili na takie imprezy, gdzie były 30 sekund, gdzie DJ grał po prostu, wiesz, 30 sekund. Oczywiście, wiecie, no to trwało nie tak, że się kończył kawałek, przerwa i drugi, nie? Tylko DJ miksował same 30-sekundowe utwory z reklam. I ludzie do tego tańczyli i tak dalej. No wiadomo, Japonia jest bardzo otwartym krajem, jeżeli chodzi o wszelkie dziwactwa kulturowe i nie tylko dziwactwa, tylko po prostu generalnie jest bardzo otwarta na wiele zajawek, bo to tak trzeba nazwać, są zajawki po prostu, nie? Ale to dało mi do myślenia, że idziemy w tą stronę. Że będziemy schodzili teraz z czasu po prostu trwania tych singli. I to się wszystko pokrywa, bo... Idziemy w kierunku fast foodu trochę. Tak, ale też zwróćcie uwagę na... Nawet nie chodzi o fast food, tylko wiesz co? Chodzi o to, że nam się... Przez to, że mamy dostęp do wszystkiego, wszystko nam się szybciej nudzi. Tak, mało czasu. Załóżmy, się zmieścić. Wydajesz płytę... Dam wam przykład chociażby trasy koncertowej. Kiedyś było tak, że wydałeś płytę, grałaś przez cały rok koncerty, pełne sale. Dzisiaj wydajesz płytę, przez pierwsze 4-5 miesięcy masz pełną salę, ale w drugim końcu roku już grasz w mniejszych miejscach, bo już nie zapełnisz tych dużych. Ponieważ ludzie już... Nasycili się, chcą czegoś nowego, chcą czegoś następnego i tak dalej. I takie przerwy, na przykład jak ja w tym momencie zrobiłem załóżmy 3-letnią sobie od ostatniej solówki do solówki, to nie jest coś w modzie, ale też z drugiej strony ja wychodzę z takiego założenia, że nie będę nagrywać czegoś na siłę, żeby po prostu, nie wiem, zarabiać pieniądze i robić ludzi w bambuko. No ale przez 20 lat praktycznie wypuszczałeś co roku, nawet jak ci płuco pękło, to wypuściłeś... Aż w pewnym momencie. No tak, ale wiesz co? Tak, ale w pewnym momencie ja usiadłem i mówię, no dobra, teraz już nie mam nic do powiedzenia, no. Już się nagadałem. Wypalenie zawodowe. Nie nazwałbym tego, po prostu bycie szczerym wobec siebie i wobec ludzi przede wszystkim. No, po co mam im gadać o czymś, co już im powiedziałem? To skąd ty przez 3 lata nabrałeś tematów, ochotę i weny? No, wiesz co, powiem ci szczerze, że już myślałem, że nie nagram tej płyty. Bo tak naprawdę nie widziałem siebie już nagrywającego i tak dalej. Wolałem robić muzykę i zrobiłem wszystko w tym czasie, żeby po prostu zostać przy komponowaniu niż przy pisaniu. Ale wiesz, tyle rzeczy się wydarzyło, o których ja generalnie nie piszę nic na tej płycie. Ale chciałam powiedzieć, bo we Flamie na przykład powracasz do początków, prawda? Ale wiecie, że trochę tak? No. Wiecie, że to jest coś takiego, że po takiej przerwie... Zresztą to jest w ogóle śmieszne, bo ja jeszcze w styczniu nie miałem zamiaru tej płyty wydawać. Naprawdę, bo tej płyty w styczniu jeszcze nie było. Ta płyta powstała tak naprawdę w lutym.
No to szybka decyzja, biorąc pod uwagę, że jest marzec. Znaczy, wiesz co, stworzyłem... Kwiecień. Stworzyłem przez ostatni rok ponad 490 kompozycji. Okay. Jakby z których wybrałem te, które najbardziej mi pasowały do napisania tekstów. I nie ukrywam, że namówił mnie mój starszy syn. O. Więc tutaj jakby była sytuacja, że on jakby przyszedł do mnie i powiedział: tata, no nie mam czego słuchać, nagraj coś. Dokładnie powiedział coś takiego. Nie. Ja mówię, nie, no mówię, a wiesz co jest najśmieszniejsze? On i młodszy mają zakaz słuchania mojej muzyki przy mnie, nie? No, poprosiłem, bo mnie to krępuje. Mnie to naprawdę krępuje. Ja nie należę do artystów, co wiesz, nagrałem coś i o, ale to jest kurwa. Rozumiesz? Czyli ja należę trochę no do artystów. Love w dalszym ciągu. No. No to w sensie ja nie potrafię się jarać swoją muzyką. Ja kocham ją, ja się jaram procesem tworzenia, ale nie odbioru. Po prostu ta płyta już, załóżmy z tą płytą, ona jest zamknięta, poszła do tłoczni, już nie ma co do niej wracać. No, no ale dobra, na koncertach musisz, no i właśnie. Ale tak, nie, no na koncerty jestem gotowy, nauczę się tekstów na pamięć, nauczę się ich nie z utworów, tylko z notatnika i tyle. No dobra, a synowie słyszeli płytę najnowszą? No oczywiście, ma jeden i drugi zgrany na telefon i... My tylko no, nie słyszałyśmy. Nie, no bo słuchajcie, bo nie to jest tak, że my nie możemy dawać płyty, w sensie, wiecie co, za to jest bardzo dużo dziennikarzy na mnie obrażonych, że nie daję im płyty przed premierą do recenzji. To się bardzo rzadko zdarza w ogóle, w sensie tak, ja nie miałam chyba nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś mi nie dał odsłuchu przed wywiadem płyty. Znaczy wiesz co, nie, no możemy iść do mnie do samochodu, mogę ci puścić tą płytę, super, ale... Super, to pogadamy może jutro o niej. Ale wiesz, ale to jest taka sytuacja, że wiesz, że... No nie, no to jest... To jest jak dziecko, no. Jak kogoś nie znam, nie zostawię z nim dziecka, no. No dobra, to musisz nam teraz opowiedzieć, o czym jest, bo tak, Flam znamy. Flam znamy, tak. Lemon znamy. Lemon znacie? Jeszcze jest przedpremierowa. To wam Wojtek puścił jedną rzecz. Ale nie, no dobra, ale no wiesz co, no, płyta jest o mnie, no. Jak wszystkie moje płyty. Nie, no o moim życiu, które jest w tym momencie, a o tym, że się czuję w sumie... W sumie żyjemy w społeczeństwie, które wydaje mi się kreuje samotność. Brzmi to strasznie, ale ta płyta nie jest o samotności, broń Boże. Tylko chodzi o to, że... No ale piszesz to z perspektywy faceta, który nie jest samotny, ma super fajną rodzinę. Nie, ja piszę to z perspektywy gościa, który się czuje samotny, ze względu na to, że ja mam wrażenie, że po prostu wszystko, co było dla mnie ważne w życiu, zostało mi zabrane poza rodziną, tak? Czyli wolność słowa. Dzisiaj musisz się łapać za język przy każdej okazji, bo po prostu nawet wierszyki dla dzieci są uznawane za hymny rasistowskie. Rzecz w tym, że moim zdaniem nie powinniśmy łapać za słówka, tylko słuchać sensu wypowiedzi. A to jest prawda. Tak? Więc jak nie chcesz złapać sensu wypowiedzi, to się zawsze każdy do słówek. I tak było zawsze. A w rapie przede wszystkim, bo ja powiem ci szczerze, za jeden wers, który był na pierwszej płycie, na pierwszym moim singlu jestem w stanie dać. A Jezus Maria, ile razy byłem dupy, byłem tyle razy, że tak można powiedzieć, że jak tak można zarapować, jak, ty dałeś dupy, jak. I to jest właśnie, że wyrwane coś z kontekstu zawsze będzie używane, a żyjemy w czasach, w których wyrywanie z kontekstu jest po prostu nagminne. Tak samo ten wers o Kizo i z Jan Kleosią też jest wyrwany z kontekstu. Tam jest dalej o tym, że teraz będą wszyscy mieli pożywkę z tego, tak? Tak samo jak ja powiedziałem o różowym kolorze na innej płycie Arytmogenik, wyrwany z kontekstu, tak, zrobili ze mnie homofoba. Nie jestem. Jestem tolerancyjny dla wszystkich. Nie ma znaczenia. Dla mnie nie jest ważny twój kolor skóry. Dla mnie nie jest ważna twoja orientacja. Dla mnie nie jest ważne tak naprawdę twoje poglądy polityczne. Nie jest ważne, w co wierzysz. Wiesz, co jest dla mnie ważne? Czy jesteś dobrym człowiekiem? I to, co kiedyś było domeną na osiedlu, jeżeli chciałeś zrobić z kogoś barana na osiedlu, to łapałeś go za słówka, tak? I ja mam wrażenie, że w tym momencie każdy chce z każdego zrobić barana, więc łapię go za słówka. To tak samo jak kogoś denerwuje, że mówi włącza, a nie włącza. No. Mnie to denerwuje. Albo ubierać chłopaki też nie lubią, jak się o nich mówi kamerzyści. No właśnie, kamerzysta. Kamerzysta. Zawsze co ja słyszałem? Kamerzysta kameruje. Jest na weselu. No. Tak, zawsze było. Każdy mówił, a nie operator kamery. I co? Ludzie to mają... Nie mają. W poważaniu. No mają. Zapytaj się kogokolwiek na ulicy, czy... Kamerzysta czy operator? Co? Ale to w kontekście, tak, jak zacząłeś mówić, że płyta o samotności, bo odebrano ci wolność słowa i zacząłeś wymieniać kolejne rzeczy. Odebrano mi wiele rzeczy, w które wierzyłem. Po prostu uważam, że w naszej demokracji przekroczyliśmy Rubikon i staliśmy się więźniami, a nie wolnymi ludźmi. Pogadajmy o czymś pozytywnym jeszcze. Chciałam na przykład zapytać o coś pozytywnego. Na koniec. Konsternacja, karta mi się kończy. Chciałam
coś... Mruga mi kamera, bateria. Oni jeszcze mają karty, nie przejmuj się, nie? Nie musi być widać. To jest bardzo dużo ładniejszy widok. Chciałam cię zapytać o coś pozytywnego. Jak to zrobiłeś, że dzięki tobie Czesław Niemen pokochał, a może polubił, może pokochał, to za duże słowo, hip-hop. Wiesz co, ja tego nie zrobiłem, to freestyle, to improwizacja. I znowu no love, no przecież to zrobiłeś ty. No nie, słuchaj. Czesław Niemen jest przede wszystkim był cudowną osobą, niesamowitym człowiekiem. I ja rozumiałem jego jakby niechęć do tej muzyki, bo ja rozumiałem, że on był bardzo zły za to, że jego jakby fragmenty, sample są użyte do innych utworów i nie rozumiał jakby całej przyczyny, łańcucha przyczynowo-skutkowego, że to nie jest tak do końca, że wiesz, my to kradniemy i tak dalej, tylko jeżeli ja coś sampluję, to znaczy, że mi się strasznie podoba, raz. Dwa, że chcę jakby dodać, być częścią tej kompozycji jakby. W jakimś sensie dodać jest to swój, tak, i w pewnym sensie jest to hołd. Ja nie wiem, czy on, bo nie rozmawiałem z nim akurat o tym, czy jak on się zapatrywał na sample, ale bo on powiedział mi jedną rzecz, bo on był bardzo, bardzo ciekawy freestylu, improwizacji, bo to była dla niego jakby, on mówi, że to jest dla niego bardzo ważne jakby w muzyce, że ten element improwizacji, że to jest jakby czyste emocje, które wyrzucasz z siebie i to mu się strasznie podobało i on nie miał świadomości jakby w tamtych czasach, że i, no, tak się zdarzyło, że miałem to szczęście, że byłem w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, żeby zademonstrować ten freestyle i od tego się zaczęła w sumie no, nasza przyjaźń, która nie trwała długo, bo niestety odszedł, ale naprawdę... Czy to było jedno z takich najważniejszych? Ale jestem za małą osobą, żeby mówić o kimś tak wielkim i w ogóle mówić, że go do czegoś przekonałem, bo ten gościu był po prostu muzyką. No. To nie to, że on tworzył muzykę, to on był po prostu muzyką. No. Tylko i wyłącznie. No, niesamowity człowiek. To nie zamieniłbym żadnej chwili, którą z nim spędziłem na chwilę z kimkolwiek innym. No. Ja, to jest przepiękna historia. I tam zakończmy, bo tak. Żeby proszę już się uprzejmie. Nie wspierać. Dzięki. Bardzo ci dziękujemy. Ja dziękuję. Nie zadałeś się pytania o trójkąt? A to już kiedyś takiej sytuacji? Nie, no wiesz co, jestem codziennie, jako korzystam z męskiej toalety. Jednak nie chciałyśmy zadać tego. No przecież do kółka nie pójdę, nie?